OSP, mówić Państwowej Straży Pożarnej. Sąsiedzi, przyjaciele. Janusz. Łotrzeb od nas. Ale zanim odszedł, Łodno i młodszy Grochów żył tą strażą. Przebierał się w mundur ojca i jako małe chłopczysko gasił pożary, ratował ludzi. To była jego wielka pasja. Chęć pomocy innym ludziom. Zawsze można było na niego liczyć. Miał specyficzny spokój, charakterystyczny ino dla niego. Każdy, kto go poznał, wiedział, o czym godzin. Nie mało się w życiu, tak w młodym życiu, ucierpiał. Ale zawsze ten spokój bił od niego. Nie tak dawno na remizie obchodzimy twoje urodziny. Wszystko, co tam byli, a wok są dzisiaj znowu. Rodzina, przyjaciele, sąsiedzi. Wszystko my ci życzyli wtedy to i owo, a przede wszystkim zdrowie. Ja ci też tego zdrowia wtedy życzę. Przypatrzyłeś się na mnie i po chwili powiedziałeś, przydałoby się. I tak ten czas leciał, a przyszła ostatnio sobota. Krokusy, tysiące ludzi pochołowskiej, i ty między naszymi duchami z Lidowa kierujący ruchem. I nowy sy komendant w niebie, pomógł, pozierał na ziemię i powiedział, że tego strażaka trzeba będzie uniósł. Posłał swoich aniołów po tobie, ale oni mu godam komendanci, on ma mundur wejściowy, w tym mundurze do nas przyjdzie, ale nie ma bojowego nomeksa i koszarówki. Na to pompo grece, niech krawcy idą i go pomierzają i usują do te mundury. Całą niedzielę syli mierzali. Przyszedł poniedziałek, rano się budzimy, w poniedziałek każdy czytał SMS-a, czakrę do Janusza. Druhowie organizują sąsiadów, przyjaciół. Zjawiamy się siczka w punkcie krwiodawstwa z Zakopania. Chętnie oddajemy krew. Większość po raz pierwszy. A krawcy syją. W końcu zameldowali komendantowi głównemu w niebie mundury kotowe. Komendant włączył syrenę i choć każdy z nas miał telefon przy sobie, nikt nie dostał informacji o alarmie i o tym. Prasnąłeś syczku. Nie patrzyłeś na kroplówki, na aparaty. Ta informacja dotarła i też do nas. Pozdrowek na listę, na którą my się wpisywali, 13 osób oddało krew. Poczekali, kilkanaście osób zostało jeszcze. Już my wiedzieli, że ty i komendant główny zadecydowaliście ze tej krwi, tej najcenniejszej rzeczy, której każdy z nas ma, już nie damy tobie. Zadecydowaliście, że ta krew pójdzie komuś innemu.
Nikt się nie wycofał. W poniedziałek 30 osób oddało krew dla Janusza. To nie koniec. We wtorek jeszcze pojechało dwóch druhów. Ponad 15 litrów krwi. W tym miejscu chciałem przekazać podziękowania od pani doktor Marii Lambre, dyrektor punktu krwiodawstwa w Zakopanem. Podziękowania dla rodziny i dla tych wszystkich, którzy byli wtedy i tą krew oddawali. Spytała mi się, co to był za wyjątkowy chłopak, żeście tak siedzika tutaj przygarnęli. Odpowiedziałem jej, to był kolega, przyjaciel. Zawsze ma moc. Ale są takie chwile, dni i sytuacje, kiedy przenika do głębi serca. Czyż to słowo nie przenika dziś do nas, kiedy jeden z was, z druhów, czytał pierwsze czytanie. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. A starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat jej się nie mierzy. Stajemy dzisiaj i szukamy odpowiedzi, tak jak dziewczęta śpiewały przed mszą świętą. Na góralską nutę o Giewoncie, o tym, kogo żegnamy, że nam zostały smutek, ból i łzy. Ale to samo słowo, moi drodzy, mówi chwilę dalej, że wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Strażacy wiedzą, że po wielu latach służby przychodzi taki moment, kiedy zarząd zastanawia się, kogo uhonorować, komu przyznać medal, dyplom za zasługi. I ci, którzy wstępują w szeregi, nosząc mundury, idąc ratować dobytek i ludzi i pomagać choćby w ruchu drogowym, nie idą po medale. A z pewnością nie myślą o tym ci, którzy od niedawna tą służbę pełnili. A dzisiaj tak się dzieje, że ten medal idzie obok tego, który, tak jak powiedziałem, nie dla medali chciał służyć. Jezus mówi do swych uczniów, czuwajcie, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Co znaczy czuwać? Moi drodzy, czuwać to być ostrożnym, przygotowanym, zabezpieczonym, wyszkolonym i tym, który przewiduje. Czyż taki nie jest strażak? Odpowiednie szkolenia, odpowiednie kwalifikacje, odprawy. Po to, aby wtedy, kiedy przyjdzie nie wiadomo, o której godzinie sygnał. Dzisiaj ten sygnał najpierw był z wozów strażackich. Odwrotnie niż zazwyczaj. Bo najwcześniej to ten sygnał idzie od remizy, a potem szybko do samochodów albo biegiem i tam wozem bojowym udają się na ratunek. Dzisiaj ten sygnał oznaczał
podziękowanie oznacza uczuwanie. I tak się zastanawiałem, jaki musi być ten, który chce ratować innych. To musi być silny, wysportowany, mężny. A czasami tak nie jest. Ktoś nawet wątły i o zdrowiu słabym może wiele uczynić. Jaka jest miara lat życia człowieka? Psalmista powie, że 70, 90 czy 80. A co powiedzieć, kiedy śmierć przychodzi tak wcześnie? Można powiedzieć, na progu życia. Co powiedzieć, kiedy umierają dzieci? To my dorośli musimy się czasem od nich uczyć. Nie tylko żyć, ale i umierać. Moi drodzy, czyż nie było tak w życiu świętych? Święty Dominik Savio, wychowany księdza Boską. Rodzice, bliscy, przyjaciele stoją obok łóżka i płaczą. A Dominik, zupełnie jakby ich nie widział, mówi: jakie piękne rzeczy widzę. Już widział inny świat. A dzieci z Fatimy, Hiacynta i Franciszek. Jakbym już chciał, jakbym chciała widzieć Jezusa. Ten piękny świat, tyle atrakcji, a oni już żyją innym światem. Są ludzie, którzy starzeją się, ale nie mądrzeją. A przez cierpienie człowiek tak bardzo szybko dojrzewa. I z pewnością w życiu Janusza tego cierpienia nie brakowało. Od dzieciństwa, przez choroby, operacje i również to ostatnie. Cierpienie może krótkie, ale intensywne. Tak. Cierpienie przyjęte mężnie bardzo pozwala nam dojrzewać. Popatrzmy na postacie, które znamy. Święty Jan Bosko. Ma niespełna 2 lata, kiedy umiera jego tata. Przez całe życie nie ma ojca. A kim jest dla ubogiej, bezdomnej młodzieży? Wspaniałym wychowawcą i nauczycielem. A weźmy tego, który tak kochał góralską ziemię i góry, święty Jan Paweł II. Umiera w młodości jego brat. Przed jego komunią świętą nie ma 9 lat, kiedy umiera jego mama, potem ojciec i zostaje sam. Ale czy się skarży, czy narzeka? Jest ojcem, można powiedzieć, całego chrześcijaństwa przez tyle lat. Moi drodzy, można narzekać, można krytykować, a można pięknie żyć. Ile pięknych, moi drodzy, dobrych słów przychodzi, kiedy jest cierpienie. Jest taki zwyczaj, że młodzi ludzie, rodzice zamawiają córce synowi mszę na 18. I w tej świątyni jest on, ona, rodzice, może chrzestna czy ciotka. A na 18 na imprezie jest masa młodzieży. Co się stało przez te dni? To ta świątynia była pełna ludzi młodych. I mimo, że rekolekcje były w ubiegłym tygodniu, to myślę, że największą i najmocniejszą naukę daje nam Pan Bóg przez to wydarzenie. Kiedy młodzi ludzie przez długie chwile i są na mszy, i na modlitwach, i do spowiedzi, ponieważ chcą dać to, co tylko może On przyjąć. Wszystko inne zostawi, ale to dobro, które płynie i z jego cierpienia. Kiedy wydawało się, że w tę noc można jeszcze to życie przedłużyć, szybko akcja, by krew oddać. Może każda kropla się przyda. Moi drodzy, te porywy serca, szlachetności, myślę, że są zasługą dla nas trudnej sytuacji, śmierci, pożegnania. Ale ileż dobra w was się dokonuje. Tyle młodzieży, modlitwy i tak wasz liczny udział. Nawet z dalekich stron
takie wydarzenie, kiedy 5 lat temu byliśmy w górach. I przyjechała grupa młodzieży ze swoim duszpasterzem ze Staniątek, tam gdzie wcześniej pracowałem. To stąd z Witowa też poszło paru młodych ludzi. Poszliśmy na Dolinę Chocholowską, na Grzesia, Rakoń, Wołowiec. I w tej grupie był Janusz. Idziemy długim upłazem, a on pyta: przeksiędza, co to za góra? Ja mówię, że Rakoń. A tam pójdziemy? No pójdziemy. A ten duży, tam dalej? No to mówię, Wołowiec. A był tam ksiądz? A no byłem. To po co ksiądz tam nie wstydzie? No bo wy idziecie, z wami idę, cieszę się. Ja bym już nie sobie, jakbym już był. Był ciekawy życia. Był prosty. Był radosny. I kiedy ta informacja dotarła dzisiaj przez internet od razu, wiemy wszystko, co się dzieje w innym miejscu. Młodzież tam będę czytał msze święte, prosiła, żeby za jego spokój duszy zamówić od nich, od tych, co go znali przez tę chwilę. Był też na Dożynkach w Staniątkach z orkiestrą odprawić 4 msze święte. To, co mogą zrobić. Szczerość i prostota. Radość. Można powiedzieć, nie dało się go nie lubić. Dlatego, że w tym wszystkim, co był, co robił, był całym sobą. Również tą łączność, i prosiłaby tu przekazać zaraz po tej wiadomości, przesyłają kapłani, ci, którzy go uczyli w szkole i również za niego odprawili albo odprawią w najbliższym czasie msze święte ksiądz Krzysztof Bilasz, ksiądz Piotr Szelom, który teraz jest w Niemczech, ksiądz Tomasz Łach. Niech będą przepasane wasze biodra, zapalone pochodnie. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających. Ileż razy na ten sygnał z wieży strażackiej Janusz szedł, biegł, pomagał. I nawet ta ostatnia sobota, kiedy nie było pożaru, ale kiedy człowiek potrzebował pomocy, kiedy zakwitły krokusy, chcieli inni podziwiać piękno, to po to, aby bezpiecznie mogli przejechać, dojść, wyjechać, służył w taki czy inny sposób, czy robiąc zdjęcia, lubił to informacje przekazywać, żeby inni wiedzieli. Chętnie niósł pomoc, nie ociągając się, nie narzekając. Dzisiaj tak licznie stajemy, za to pragnę już teraz dziękować. Ponieważ przez trudne sytuacje, a przecież w życiu ich nam nie brakuje, Pan Bóg nas wychowuje, Pan Bóg nas kształtuje. I tak jak ojciec i mama kochają dzieci, chociaż od nich wymagają, powiedzą, że to dla nich dobre, to również Pan Bóg w sobie wiadomy sposób nas wychowuje. Ileż ważnych spraw było. I wszystko jest nieważne, bo dzisiaj chcieliście tu być. I koledzy, koleżanki ze szkoły podstawowej, czy gimnazjum, czy szkół średnich, pracujący. I tyle druhów, druhen ze straży, i tej zawodowej, i ochotniczej. Niech to wielkie dobro, które płynie z życia młodego, ale jak słyszeliśmy w czytaniu, że liczbą lat się nie mierzy. U Pana Boga jest jeden dzień jak 1000 lat. Mówimy o dzieciach z Fatimy. Kiedy Łucja, najstarsza z dziewczynek, pyta Maryi: a ja, czy też pójdę do nieba? Mówi: tak, ale jeszcze za chwileczkę musisz pożyć. I dożyła, wiecie, ilu lat? 98. I na stary mówi: no, Matko Boża, ładna ta chwila. Ładna ta chwila. U Pana Boga 21, 90. On patrzy na serce. I dlatego dziękujmy za to, że znaliśmy Janusza, za to, że on również dzisiaj daje nam taką lekcję w tym Wielkim Poście, ale lekcję czuwania.
Czuwajcie i bądźcie szczęśliwi, ponieważ to sam Pan przepasze się i będzie wam usługiwał. To jest Wielki Czwartek. Obmyje nogi jako dowód miłości. Dobry Jezu nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Amen. Który znasz serca i sumienia, przyjmij do swej chwały Twego sługę Janusza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże pełen miłosierdzia, powiedziałeś, moje jarzmo jest słodkie, a ciężar lekki. Prosimy Cię, otocz opieką i Twoją nadzieją najbliższych rodziców, siostrę, babcię, krewnych świętej pamięci Janusza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię o dar nowych powołań do służby człowiekowi. Czy to jest służba w straży, służba w kapłaństwie, w małżeństwie. Aby tam, gdzie Pan Bóg postawi człowieka, dobrze pełnił swą służbę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za wszystkich chorych i cierpiących, aby w chwilach trudnych nie załamywali się, ale potrafili swe cierpienie ofiarowywać Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za tych, którzy służą, narażają często swoje życie, aby bezpiecznie mogli służyć i wracać z każdej akcji bezpiecznie do swych najbliższych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za nas tu obecnych, abyśmy jak najlepiej przygotowali się na święta największej naszej tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Boże, który pragniesz, abyśmy czuwali, wysłuchaj modlitwy, które z głębi serca tego dnia do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen.